14 stycznia 1942 roku w Półtusku narodził się Krzysztof Antoni Klęczon. Zmarł 7 kwietnia 1981 roku w Chicago. Po był polskim kompozytorem, wokalistą, gitarzystą i akordeonistą. Tworzył głównie muzykę rockową. Był liderem zespołów muzycznych Pięciolinie 1964 rok. Czerwone gitary w latach 1965-1970 i trzy korony 1970-1972. W roku 1973 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował głównie w małych klubach, a także wspierał innych wykonawców przyjeżdżających z Polski.